Trwa piąta kolejka Mrozowskiej Ligi Szóstek. Za chwilę mecz Misielufa, gmina Kotuń. Z nami dzisiaj w studiu Marek Kania i Łukasz Kuć, zawodnicy właśnie gminy Kotuń, którzy za chwilę powalczą o swoje kolejne punkty w tym sezonie. Jak na razie na waszym koncie punktów 6 po tych 4 meczach. Czy dzisiaj będzie 9? No, spróbujemy powalczyć. Dzisiaj mam nadzieję, że to nasz obowiązek. No i spróbujemy jeszcze się zbliżyć do czołówki. No właśnie, ta czołówka troszeczkę wam odjechała. No bo pierwsza trójka ma już 15 punktów, więc jeśli nawet dzisiaj wygracie, tak zakładamy, no to, chociaż nie wiadomo, bo będzie ciężko, to będziecie mieli na swoim punkcie 9 punktów. Wraz jest 6 punktów straty do podium. Czy uważacie, że walka o podium już jest stracona, czy jednak postaracie się nawiązać jeszcze walkę o pierwszą trójkę? No postaramy się, nie poddajemy się jeszcze. No będzie ciężko, ale trzeba wygrywać mecze, każdy kolejny i zobaczymy. Może ktoś tam urwie punkty. Jeszcze tam między tymi czołowymi drużynami nie było bezpośrednich meczów. No i zobaczymy. Będziemy się starali, żeby się zbliżyć. Dzisiaj chyba w tak w miarę optymalnym składzie jesteście. Tydzień temu również wywalczyliście 3 punkty ważne tydzień temu. Damian Brzezik powraca do formy. Czy oczami obserwatorów, że Damian znowu w formie. Czy zgadzacie się z tym? Damian zawsze jest w formie. Jak Bartek Woźny. Tak jak Bartek Woźny? Tak, Bartek zawsze w formie. No właśnie, więc Damian Brzezik został wybranym zawodnikiem w ogóle ostatniej czwartej kolejki. Duże wyróżnienie dla tego gracza. Mecz z Misielufa. Misielufa jak na razie mają 3 punkty na swoim koncie. Nie ma dzisiaj lidera tej drużyny, Pawła Wolkowskiego. Czy to jest dla was dobra, czy bardzo dobra informacja? To znaczy tak, ja znam Pawła osobiście i tak pozdrawiam Paweł. I o ile Pawła zawsze miło spotkać, to na pewno nie jakieś wzruszenie przeciwnej. Rozumiem, czyli nie jesteście smutni, że dzisiaj go nie ma? Nie, na pewno nie. Wręcz odwrotnie. Miło pogadać, ale jednak jak lepiej jest, jak nie ma go w protokole drużyny przeciwnej. No tak, ja też znam go tylko z boiska, ale to dobrze, że go nie ma. Tradycją wywiadów zawodników gminy Kotuń, że zawsze na koniec kogoś pozdrawiacie. Czy tym razem też tak będzie? To ja bym chciał pozdrowić swoją żonę i synka. Ja też żony pozdrawiam i wszystkich najbliższych. Więc pozdrawiamy wszystkie żony i zapraszamy do śledzenia Mrozowskiej Ligi Szóstek. Już za chwilę mecz gmina Kotuń, Misielufa. Dziękujemy bardzo za wywiad. Łukasz Kuć i Marek Kania. Dzięki bardzo.